Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to moi drodzy jest kolejny odcinek z gry Elden Ring. Ja jestem na streamie, jest ze mną ponad 30 osób i kontynuujemy przygodę w NG Plusie. Moi drodzy, w NG Plusie robimy questy dla łajnożercy. Będziemy chcieli zdobyć też jego kukłę oraz chcemy zrobić questline dla złotej maski po to, żeby móc zobaczyć wszystkie zakończenia. Oraz później ewentualnie zdobyć tą kukłę, jeżeli będzie taka możliwość. Zobaczymy, okaże się, pożyjemy, ogarniemy. Teraz, moi drodzy, dotarłem do Leyndell i teraz jak już mamy tutaj w Leyndell ognisko, to musimy wrócić sobie do okrągłego stołu. W okrągłym stole, w jednym z pokoików powinien nam się już pokazać łajnożerca. Tam trzeba będzie z nim porozmawiać. Z tego co pamiętam, to ja jeszcze nie zdobyłem na tej postaci żadnej klątwy. Nie widzę tutaj jej nigdzie. Klątwy chyba zresztą w ogóle przepadają po przejściu na NG+. To jest chyba coś, co nam nie przechodzi. Nie, poprzepadały. Na pewno zagadamy sobie z tym kolesiem. Dobra. Tutaj mamy wszystko kupione. Gościu powiedział, że on już będzie się tutaj wybierał dalej i to właśnie jest to, o co nam chodziło. Chcieliśmy, żeby go stąd pchnąć dalej. Z tym chłopem czy ma jest sens gadać? Na razie nie. I jeszcze pójdziemy sobie do łajnożercy. Bo on powinien już tutaj siedzieć. Jest. Apparently not. You are but a lamb. You no longer in. I've been long. I asked you not to be thankful of that. It is all the king. I asked you not to be thankful. Dobra. I teraz, żeby móc z nim dalej porozmawiać, żeby dał nam klucz do swojej celi, musimy przedstawić mu przynajmniej jedną klątwę. W związku z tym. Po pierwsze, pójdziemy po jedną z tych klątw. Przy okazji, może w tym odcinku uda się wam pokazać. Nie uda się pokazać wam wszystkich miejsc. Postaram się na razie skupić na tych w Leyndell. Bo też chyba ze dwie czy trzy klątwy są w LFL, tam gdzie Malenia, więc to jest już totalny late game. Także pokażę wam, jak od tego ogniska tam dolecieć, po tą klątwę. Także tak jak już wcześniej biegłem, to była dobra ścieżka i to był dobry trop. Także to jest naprawdę chyba najszybsza droga tam. Biegniemy sobie tędy, tutaj zeskakujemy sobie tutaj. Zeskakujemy sobie na ten dach. Stąd sobie zeskakujemy tutaj. To wszystko już robiliśmy. I teraz, moi drodzy, tutaj zabijamy sobie tego przeciwnika. I jedna najistotniejsza rzecz. Nie biegniemy ani na dół, ani prosto. Tylko tutaj, zobaczcie. Tutaj jest drabina. I ja tej drabiny po prostu nie zauważyłem. Biegniemy sobie teraz po schodkach. I tutaj powinny siedzieć zwłoki, przy których mamy pierwszą klątwę siewu. I teraz, mając tą klątwę, wracamy sobie do okrągłego stołu i gadamy z tym łajnożercą, pokazując mu tą klątwę. No.
You have felt the cock and smell it on you. Apparently my seat was a brief risk hour unshackled, trapped in this sewer. Dobra. Teraz dostaliśmy ten klucz. Teraz, moi drodzy, w celu kontynuacji questa z gościem z krewetkami, wracamy sobie tutaj na mury i pobiegniemy tam do tego bajorka, zanim pojawi się tam łajnożerca. Pobiegniemy do tego bajorka i tam sobie aktywujemy tego NPC-a. O, teraz lecimy tędy. I nasz przyjaciel z krawetkami powinien sobie tutaj siedzieć. Dobra, teraz gadamy, musisz wiedzieć. On musi nam tutaj powiedzieć o łajnożercy. Does all sort of shit to the guy. Seen nothing more. This I've never been more scared neither. While he did that. Dobra, możemy u niego sobie kupić krewetkę i kraba. Never met someone with a taste for crab. You've got a real thing here, eh? Dobra. Marikist. Tyle. I nie pamiętam, czy teraz wystarczy przeładować grę i on wtedy zostanie zabity, czy. Nie, to jeszcze jest za wcześnie. To jeszcze jest za wcześnie. Także teraz, moi drodzy, musimy wrócić sobie tutaj i zejść do podziemi. Zejść do podziemi po prostu i tam sobie tego łajnożercę odkryć. Okej. Okay. Mi zależy tylko i wyłącznie teraz na zejściu do podziemi, więc musimy biec tędy. Ten chłopak musi sobie skręcić. A my lecimy tędy. Tędy. Jakoś tutaj. I jesteśmy w podziemiach. Prawie. Jeszcze trzeba tam dobiec. Dobra, teraz na dół. Dobra, tutaj mamy odkryte, więc tu będziemy się wskrzeszać i teraz już możemy lecieć do łajnożercy, czyli tędy.
Dobra. Tutaj teraz najważniejsze jest to, żeby nie zginąć na tej łapie. Ale myślę, że... że się uda. Dobra. Łajnożerca uwolniony. Zgadza się. Wkrótce zostaniesz splugawiony, przyjdź do zewnętrznej fosy. I teraz najważniejsza rzecz, moi drodzy, to przenieść się tutaj, pobiec drugi raz do tego kolunia od krewetek, pogadać z nim o tym łajnożercy i tylko teraz nie pamiętam o łajnożercy. Dobra, teraz on powiedział, że on gdzieś tu się czai, w związku z tym teraz sobie trzeba przeładować grę. Tak. Mamy go. Okej, okay. I on umiera, a z niego podnosimy klątwę siewu, dzwonek kulisty szubrawca, żelazną kulę oraz żelazną maskę i jesteśmy zaatakowani przez łajnożercę, czyli tutaj jak najbardziej cały questline się pokrywa z rzeczywistością, tak jak być powinno. Ciężko będzie walczyć jednocześnie z tym i z tym. Więc najpierw pozbędę się kraba, a następnie łajnożercy. Dobra, mamy kolejny miecz Milosa. Łajnożerca nie żyje. Czyli udało nam się zrobić to, czego nie udało nam się zrobić przy NG. Niestety nie ogarnąłem tutaj tego questa z tym chłopem od krewetek. Defile my flesh with this again and again until a cursed ring covers. Countless I have killed. And soon the fruits will be hundreds will be reborn. A few of those will be born to rotten fools. Niesamowity jest lore tego łajnożercy. Give it your blessing until a cursed ring. Dobra, on tutaj już się powtarza. Czyli to już mamy z nim ustalone. Teraz należy wrócić do Leyndell, do tej bocznej komnaty w podziemiach, pobiec do niego drugi raz i tam już będziemy mogli karmić go tymi klątwami i jeżeli chcecie zdobyć jego kukłę, to w tym momencie zaczynacie questa dla Rani i idziecie do Seluvisa po tę jego... po ten jego eliksir i z tym eliksirem biegniecie do łajnożercy, no i tutaj musicie po prostu wybrać, czy chcecie zrobić sobie z niego kukłę, czy chcecie zrobić sobie z nim questa do zakończenia tak, bo chyba nie można zrobić dwóch tych rzeczy jednocześnie, z tego co się orientuję. Mogę się mylić, nie bierzcie tego za pewnik. Być może po nakarmieniu go klątwami i otrzymaniu od niego runu, może jest szansa na to, żeby jednak zrobić jeszcze z niego kukłę, nie mam pojęcia. I on sobie tu raz tutaj siedzi.
Nie, kukła to jest przyzywanie jego. To nie jest jego zbroja. No i tutaj użyj klątwy siewu. I teraz jakbyście mieli potionka od Seluvisa i dacie sobie na nim rozmawiaj, to tutaj oprócz dania mu klątwy będziecie mieli daj eliksir Seluvisa. I później u Seluvisa normalnie kupujecie sobie go jako kukłę. Chcę się dostać tutaj na górę. O tutaj, o w to miejsce. Tam, gdzie jest ten, powiedzmy, lustrzane odbicie tego okrągłego stołu. Tam chcę się dostać, bo tam w pokoju, gdzie normalnie siedzi łajnożerca, jest jedna z klątw. Ja tutaj nie jestem przyzwyczajony do robienia tego po skrzydle, bo ja to robiłem wcześniej tak jakby od drugiej strony, nie? Także ja tak jakby tutaj po skrzydle nie miałem ogarniętego tego. Ale pamiętam, że właśnie da się to zrobić od tej strony. Supero! Supero! 1 170 000 dusz. No i fajnie. Chyba jakoś tędy dało radę. O, o, o. Siup. 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 I tutaj siup. O, i jesteśmy teraz tutaj, gdzie normalnie byłaby stolica okrągłego stołu. Tu mamy miejsce, w którym siedzi normalnie kowal. Teraz biegniemy w miejsce, gdzie normalnie siedzi łajnożerca. I tutaj zdobywamy kolejną klątwę siewu numer 2, moi drodzy. Właściwie to numer 3, bo przypominam, że jedną zdobyliśmy właśnie tutaj, drugą zdobyliśmy od chłopa z krewetkami, a trzecią zdobyliśmy w Leyndell, tutaj w tym budyneczku, gdzie po drabinie się wchodziło na górę. Także mamy już 3 klątwy siewu. Jeżeli chodzi o kolejne 3 klątwy, to moi drodzy, jedna jest w wulkanicznym pałacu, dlatego chciałem gadać z tą laską, żeby móc się tam przenieść, a 2 pozostałe klątwy są w Elfael. Dobra, widzę tak naprawdę, że kluczem do sukcesu na tej walce jest zwyczajnie dobry timing naszych przewrotów. Lecimy do windy. Po wezwaniu windy i wjechaniu na górę robimy pauzę. Ja sobie wtedy zamówię szamkę i lecimy dalej. Mamy tutaj lekki poślizg, 20-minutówka tak zwana. Wracamy do questa łajnożercy, czyli teraz musimy dostać się do Elfael. Problem jest tylko taki, że nie mam medalionów, które pozwolą mi odkryć ukrytą ścieżkę poprzez windę. W związku z tym musimy skorzystać z metody takiej speedrunnerskiej, która prowadzi właśnie do tej ukrytej ścieżki, ale bez korzystania z wspomnianych medalionów. W związku z tym lecimy sobie tędy. Okej, moi drodzy, sytuacja wygląda tak. Powiem wam najpierw, co się będzie działo. Stąd będziemy skakali na tą skałę, której jeszcze nie widzicie, i później z tej skały na sam dół. Niestety jest to, że tak powiem, one try option, więc jeżeli spadnę teraz, to się wskrzeszę prawdopodobnie przy ognisku gdzieś tam o w tym miejscu. Będę miał sporo wtedy biegania. No ale cóż, muszę tutaj podjąć ryzyko, bo zaoszczędzi mi to jakieś, nie wiem, pół godziny, godzinę eksplorowania. Okej.
I teraz musimy skoczyć maksymalnie daleko w kierunku tego czarnego drzewa. Tak, żeby wylądować na ziemi. Dokładnie tutaj. I teraz kliknąć, żeby się wskrzesić przy posągu Mariki. A nie w ostatnim miejscu łaski. A tak się składa, że posąg Mariki znajduje się na samym dole w ukrytej ścieżce. Okej, okay, wychodzi na to, że first try tutaj się udało. Let me check. Oby się udało. Dobra. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Jesteśmy dokładnie tam, gdzie chcieliśmy być. Niepotrzebne medaliony, niepotrzebna żadna winda. Jesteśmy, słuchajcie, tutaj, a musimy się dostać tutaj. Jest dobrze. Mało tego, nie straciłem runek, bo zginąłem, rzecz jasna, ale nie straciłem runek, bo użyłem sobie talizmanu, który mi tych runek nie traci. Jedyne, co teraz jest problemem tutaj, to to, że muszę znaleźć ognisko, które, o ile dobrze pamiętam, jest gdzieś w tej okolicy. Okej, pokazuje mi, że ognisko jest troszkę wyżej. O! Nice. I teraz, moi drodzy, lecimy tutaj. Używamy tego teleportacyjnego urządzenia. I przenosimy się do upragnionego Elfael. W Elfael, tak na dobrą sprawę, mamy do podniesienia tylko dwa przedmioty. Więc powinno pójść gładko, aczkolwiek nigdy nie wiadomo. W porządku, moi drodzy. Dotarliśmy w końcu do Elfael. Jesteśmy przy ognisku, przy kaplicy. W związku z tym możemy dotrzeć teraz do brakujących klątw. I, moi drodzy, od tego ogniska idziemy w ten sposób. Już wam pokazuję, jak wygląda ścieżka do klątw. Tutaj sobie lecimy. I teraz wbiegamy tu na górę. I tu na górze zeskakujemy sobie o na to coś. First try oczywiście. Bez śmierci. Nie podniosłem runek, ale się tym totalnie nie przejmuję. Lecimy tędy. Wskakujemy tutaj. Biegamy tutaj. Tu sobie otwieramy skrzynkę. A tutaj, moi drodzy, biegniemy dalej i podnosimy pierwszą klątwę. Ciach. Klątwa siewu. I teraz, moi drodzy, wracamy sobie do ogniska. I teraz od ogniska biegniemy po pierwsze odzyskać runki, które przed chwilą straciłem, ale wy nie wiecie jak, bo oglądacie to na YouTubie jako odcinek. Tylko widzowie na streamach będą wiedzieć. Bierzemy runki, zbiegamy tutaj na dół. I teraz, moi drodzy, zeskakujemy jeszcze nie tutaj. Lecimy niżej. I tutaj zeskakujemy na ten balkonik. Cyk i cyk. Biegamy tu do środka. Zbiegamy na dół. I szukamy chłopa siedzącego na krzesełku. I ten chłop ma na sobie kolejną klątwę siewu. I po to tutaj biegliśmy i po to tutaj musieliśmy dotrzeć, żeby podnieść tylko te dwa przedmioty. Wyobrażacie sobie tą ścieżkę?
Nie było lekko, ale mamy teraz, moi drodzy, na tą chwilę 5 klątw siewu, ale możemy mieć 6. Możemy mieć 6 klątw, moi drodzy, ponieważ jedna klątwa została tutaj w wulkanicznym dworze. I teraz, moi drodzy, jedziemy do tego dworu i tam odkrywamy ostatnią klątwę. Coś nie wyjdzie, pyk, 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 przycinasz, nagrywasz drugi raz to samo, biegniesz tą samą ścieżką i udajesz, że to było za pierwszym razem wszystko i gitarę. Dołącz. Dobra, dostajemy od niej klucz do pracowni. I teraz możemy sobie otworzyć te drzwi. Niszczymy sobie tutaj. Czy to się tutaj biegło? Chyba tak. Jaki irytujący typ. No, tu jest przejście. O, właśnie, kurde, no. Wiedziałem, że gdzieś jest to przejście i że nie jest za iluzoryczną ścianą. Dobrze pamiętałem. I teraz lecimy tędy. Tu będziemy musieli pokonać jednego bossa. O, w mordę, zapomniałem o tym. Kurde, most jest niepodniesiony. I otwieramy most. Oh! A most otwieramy po to, żeby w razie śmierci można było tutaj już pobiec sobie przez most. A my teraz biegniemy tutaj. A, i mam jedną potkę. Dobra, trudno. Spróbujemy. No tu będziemy mieli bossa. Ale spróbujemy. Dobra. Więcej niż jedna potka nie były potrzebne, na szczęście. Mamy ognisko. Zasiadamy. Dobra, i teraz, moi drodzy, będąc tutaj na dole z tymi wszystkimi klatkami, biegniemy tędy i zobaczcie, co my tu mamy. O
oprócz tego chłopa. Mamy tutaj krzesełko z kolejnym ciałem, przy którym to mamy klątwę siewu, moi drodzy. W związku z tym na tą chwilę zdobyliśmy wszystkie 6 klątw siewu, gdzie potrzebujemy tylko 5. Więc ogólnie udało się zrobić wszystkie 6, więc tak naprawdę jeszcze udało się zrobić nadprogramową jedną klątwę. To się biegło na drugą stronę tego pomieszczenia. I tutaj się odkrywało rycerski hart i dalszą ścieżkę. Czekaj, tutaj. Teraz tutaj. I tutaj. I patrz na to, patrz co on zrobił teraz. Are you ready? Boom! I jesteśmy z powrotem w wulkanicznym dworze. Tak to się robi, moi drodzy. Tak to się robi. Podchodzimy do łajnożercy. I tutaj już nie dajemy mu mikstury Selowisa, a używamy na nim klątw siewu. Ja tych klątw mam przy sobie maksymalnie dużo, czyli 6. Także jeżeli wezmę, żeby ich użyć, to zużyję wszystkie 6. Albo 5. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, dlaczego ta cała akcja, którą teraz wykonujemy, nie ma żadnej cutsceny. Jest po prostu czarny ekran. Także nie wiem, o co chodzi. No i tutaj w momencie, kiedy wręczymy mu co najmniej 5 tych klątw, on ginie i możemy od niego podnieść run. Run naprawy upadłej klątwy. I to jest właśnie run, który pozwala nam uruchomić tak jakby ostatnie, znaczy dodatkowe, piąte zakończenie. Zobaczmy sobie ten run w naszym ekwipunku. Obrzydliwy run stworzony przez łajnożercę posłuży do odnowienia strzaskanego eldeńskiego kręgu, gdy skorzysta z niego eldeński władca. Znienawidzona klątwa będzie trwać wiecznie, a dzieci świata, jego wnuki i każde kolejne pokolenie będą jej pryszczami. Jeśli porządek zostanie całkowicie splugawiony, plugastwo przestanie być plugastwem, a każda klątwa stanie się błogosławionym przekleństwem. Taki jest opis tego runu. Niezbyt ciekawy, w sensie takim trochę obrzydliwym. No ale tak to wygląda. Tutaj jeszcze polecił nam Gryniek, żeby siąść przy ognisku i tu wrócić. Prawdopodobnie będziemy mogli podnieść jego set. Jego, to mam na myśli set łajnożercy, także ja to sobie robię. Dobrze, wróciliśmy sobie od ogniska do miejsca, w którym siedzi łajnożerca i teraz podnosimy cały jego set. Jest to hełm Omenu, zbroja Omenu, rękawice Omenu oraz nagolenniki Omenu. Także mamy teraz tutaj jego zbroję. Podsumowując, 6 klątw. Check. No i co? I chyba mielibyśmy wszystko tak naprawdę. Ja sobie tutaj zakończę ten materiał.